Cześć, z tej strony Hodlerka. Dzisiaj film na temat newsów. Wspomnę o tym, co się wydarzyło, a przede wszystkim powiem o tym, co przed nami. A myślę, że naprawdę sporo. Zapraszam do filmu. Zanim zacznę, zapraszam na mój Telegram. Umieszczam tam jedynie ważne informacje, dzięki czemu nie macie co chwilę niepotrzebnych powiadomień. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. OK, zaczynamy od razu od Coinbase Smart Wallet, ponieważ wczoraj wystartował. Jeżeli szykujecie się pod AirDrop Base, uważam, że warto mieć Coinbase Smart Wallet od samego początku. Wyróżniającymi jej funkcjami są m.in. klucze do podpisywania brak fraz początkowych czy Touch ID, którymi będziemy mogli podpisywać transakcje. Jeśli jesteście u mnie na telegramie, to widzieliście także dostępny mint NFT na Coinbase Wallet. Myślę, że warto to wykonać i jeśli utworzycie smart wallet i powiążecie go np. z przeglądarką, to przy transakcji np. właśnie przy tym mincie będziecie potwierdzać właśnie tą transakcję przeglądarką. Ja mam akurat Touch ID na laptopie, więc fajnie się to sprawdziło. Kolejny mega ważny temat to Checker ZK Sync. Mówi się, że dziś ma się on pojawić. Nagrywam dla Was ten film około 12, więc być może jak to oglądacie, już się on pojawił. Jestem bardzo ciekawa, bo mocno szykowaliśmy się po ten airdrop. Mam nadzieję, że będziemy zadowoleni. Samo takie, czyli wtedy, kiedy token pojawi się publicznie, odbędzie się 13 czerwca, także już niedługo. I przechodzimy do airdropa Taiko. Airdrop Taiko pojawił się wczoraj, czyli 5 czerwca. Osobiście nie klikałam Taiko, więc nie jestem w stanie podsumować Wam tego dropa, natomiast wiem, że były problemy z claimem. Jeśli załapaliście się na ten airdrop i chcielibyście podzielić swoją wiedzą na ten temat, zostawcie komentarz, innym może to pomóc. Kampania Scroll, opisałam kampanię Scroll tutaj. Tak naprawdę wystarczy trzymać swoje ETH na Walecie, ale dodatkowo możecie również wykonać bridge na platformach pokazanych właśnie na stronie projektu. Punkty były także liczone za przepalony gaz do 29 kwietnia, dlatego kto działał wcześniej, został nagrodzony dodatkowym bonusem. I nie wiem czy wiecie, ale trwa głosowanie dotyczące Arbitrum Gaming. Dokładnie 7 czerwca, za zatem jutro, kończy się głosowanie nad propozycją przeznaczenia 220 milionów dolarów na rozwój ekosystemu gier Arbitrum Web 3. Prawdopodobnie zostanie ta propozycja zatwierdzona. I tutaj mamy informacje na temat Blika, ponieważ od wczoraj możemy tutaj kupować nasze kryptowaluty Blikiem. Co jeszcze bardziej ciekawe, ta giełda umożliwiła rejestrację dla użytkowników z Chin. Także, znowu, wszystko się odwraca i informacje odnośnie zakazów w Chinach powoli po raz kolejny idą do kosza. I przechodzimy dalej. 10 czerwca odbędzie się coroczna konferencja organizowana przez Apple, która ma na celu prezentację najnowszych technologii, oprogramowania i produktów Apple. Mówi się o Render, a to bodajże jedyna kryptowaluta, która współpracuje z Apple, z Nvidia, z Google oraz Microsoft. I oczywiście słuchajcie, to, że o tym mówię nie znaczy, że ktoś z Was ma to kupować, ponieważ Market Cap jest jego spory, a cena gdzieś tam troszeczkę poszła do góry. Jest też wydarzenie, a po wydarzeniu Najczęściej taka kryptowaluta spada. Chociaż uważam, że sam projekt jest naprawdę ciekawy i jeśli marketing będzie na wysokim poziomie, to ma szansę w tej hoście na ciekawe wybicia. Mówi się także o Chilis i o zbliżających się Mistrzostwach Europy w tym roku. Zapewne zobaczymy nieraz ekrany z tym tokenem. I przechodzimy do dwóch ostatnich airdropów. Mamy tutaj airdrop build, a dokładnie checker. Snapshot odbył się 5 czerwca 2024 roku i był on dla osób, którzy mieli przynajmniej tak: Farcaster ID przed 15 maja, ENS Domain przed 15 maja oraz Poch na Talent Passport. Claim tego airdropa odbędzie się 11 czerwca. I na koniec blast mamy dostępny mnożnik, który będzie decydował o naszym airdropie. Są dostępne przeróżne apki, możemy zagrać na przykład w prostą grę przeglądarkową. Tworzymy tam postać, szukamy przeciwnika. Musimy wrzucić tam co najmniej 0.001 ETH i rozpoczynamy walkę. Możemy także dołączyć do statku i zaatakować inne. Jest tego sporo. Ok, na dzisiaj to wszystko. Miłego weekendu Wam życzę, a my widzimy się w następnym tygodniu. Pozdrawiam, hej!